Witam widzów i słuchaczy kanału Po Kolei z Kuleckim. Dziś, w chwili nagrywania tego materiału, mamy 17 grudnia 2021 roku. 17 grudnia to jest data, którą uznaje się za oficjalny początek lotnictwa na świecie. 17 grudnia 1903 roku bracia Wright, Orville i Wilbur Wright, wykonywali loty, które uznaje się za pierwsze oficjalne loty samolotu. Od tego momentu datuje się historię lotnictwa. Lotnictwo to jest moja pasja, druga zaraz obok kolei. Lotnictwo stało się moją zawodową ścieżką, kolej stała się pasją po godzinach. I ucząc się historii jednego i drugiego, dowiedziałem się, że te dwie z pozoru zupełnie różne dyscypliny czasami przenikały się w historii. Jedna pomagała drugiej. Czy człowiek marzył o tym, żeby jeździć koleją? Myślę, że nie. Ta kolej człowiekowi tak jakoś wyszła. Ona zrodziła się jako wynik pewnej potrzeby praktycznej. Kiedy to w chodnikach kopalni, na tych spongach, czyli na posadzkach nierównych górniczych chodników, trudno było przepychać wózki z urobkiem, zaczęto układać proste prowadnice, które przerodziły się w kolejowe szyny. Z początku drewniane, potem obite blachą, w końcu żelazne, żeliwne, stalowe. Czy człowiek marzył o lataniu? Od samego początku swojej świadomości. Jestem w stanie dokładnie określić ten moment, kiedy człowiek zamarzył o lataniu po raz pierwszy. To była ta chwila, kiedy wzniósł wzrok i zobaczył szybującego pod niebem ptaka. Potrzeba latania była bardziej potrzebą serca, a dopiero potem, myślę, pojawiły się względy praktyczne. Kolej była wynikiem odpowiadania na potrzeby. W momencie, kiedy lotnictwo się zaczynało na świecie, na początku XX wieku, kolej była już bardzo dojrzałą dyscypliną. Miała za sobą 100 lat rozwoju. Ale pierwsze próby latania są oczywiście dawniejsze niż lot braci Wright. Najchętniej zapamiętujemy tych, którym się udało, a przed nimi zwykle było wielu pionierów, którym się nie powiodło, ale byli. I to jest pierwsze miejsce, w którym kolej spotyka się z lotnictwem. Jedne z pierwszych prób oderwania się człowieka od ziemi za pomocą maszyny napędzanej silnikiem to są lata 80. XIX wieku. Francuz Clément Oder zbudował samolot, który nazwał Eole. Była to konstrukcja przypominająca nietoperza o takich błoniastych skrzydłach ze szkieletem. I ten samolot Clément Odera był wyposażony w silnik parowy. Był to inny silnik parowy niż te, które znamy z kolei. Przede wszystkim musiał być dużo lżejszy. Miał 4 cylindry, rozwijał około 20 koni mechanicznych mocy, napędzał 4-łopatowe śmigło. Clément Oder przeleciał na swojej maszynie około 50 metrów. Chciał wzbudzić zainteresowanie wojska. Nie udało się to. Sam Oder twierdził, że udawało mu się w jakichś lotach osiągnąć dystans 100 metrów. Wciąż było to jeszcze bardzo odległe od wehikułu, który mógłby być praktyczny. W latach 90. XIX wieku wśród licznych
śmiałków, eksperymentatorów, wynalazców, naukowców był również Sir Hiram Maxim. Maxim był wynalazcą i najbardziej zasłynął chyba jako wynalazca karabinu maszynowego. Takie karabiny później odegrały ważną rolę w wojnie, największej wojnie nowoczesnej Europy, czyli pierwszej wojnie światowej, ale Maxim również próbował swoich sił w lotnictwie. Próbował zbudować ogromnych, jak na tamte czasy, ale imponujących również dzisiaj rozmiarów samolot, również napędzany silnikiem parowym. Samolot Maxima miał być znacznie większy od tego, co wcześniej proponował Adair, to i silnik musiał być porządniejszy. Maszyna miała być wyposażona w dwa silniki parowe, każdy o mocy 180 koni mechanicznych. Projekt Maxima nie doczekał się realizacji, ale i tak w uznaniu zasług na polu wynalazczości Maxim otrzymał tytuł szlachecki i cieszył się ogólnym poważaniem, no i do dziś pozostał w pamięci fanów techniki jako jeden z ważnych wynalazców przełomu XIX i XX wieku. Tak więc wczesne lotnictwo korzystało z osiągnięć kolei, która silnik parowy doprowadziła do bardzo zaawansowanej postaci. No i w końcu przyszedł rok 1903 i próby braci Wright, którzy zajmowali się produkcją rowerów, mieli dobre obycie warsztatowe. Potrafili dużo rzeczy zrobić sobie, zbudować samemu. Budowali rowery, ale marzyli też o budowie samolotu. Zaczęli bardzo metodycznie. Latawce, szybowce. Zbudowali sobie tunel aerodynamiczny, w którym badali różne rozwiązania. Aż w końcu zbudowali samolot, który nazwali Flyer, później znany jako Flyer One, bo były i kolejne. Była to zupełnie autorska konstrukcja, konfiguracja. Wrightowie również sami zbudowali sobie do tego samolotu silnik. Skonstruowany przez Wrightów silnik był w stanie napędzać samolot w locie, ale nie miał wystarczającej mocy, żeby umożliwić start z gruntowego lotniska. W związku z tym można powiedzieć, że kolej przyszła im z pomocą. Wrightowie zbudowali tor do startu. Wiedzieli, że pojazd poruszający się po szynie ma mniejsze opory toczenia niż poruszający się po jakiejś innej nawierzchni. W związku z tym zbudowali coś na kształt toru kolejowego. Prowadnicę do startu, na której samolot się rozpędzał i mógł wzbić się do lotu. Pierwszy oficjalnie uznany lot samolotu, 17 grudnia 1903 roku, chociaż nieoficjalnie mówi się, że Wrightowie już parę dni wcześniej, 14 grudnia, wykonywali pierwsze loty. Tak jak z początku lotnictwo korzystało ze zdobyczy kolei, tak również kolej próbowała adaptować niektóre rozwiązania techniczne lotnicze do swoich celów. Było wiele prób stosowania napędów lotniczych do poruszania pojazdów szynowych. Próby te były mniej lub bardziej udane. Jedna z takich prób miała miejsce w właśnie niedawno powstałym Związku Radzieckim w roku 1921. Młody wynalazca Walerian Abakowski zbudował dwuosiowy wagon napędzany lotniczym silnikiem i śmigłem. Pojazd miał drewnianą obudowę i w miarę opływowy, przypominający nieco łódź, kształt pudła. Gdy się patrzy na ilustrację przedstawiającą taki pojazd i pozujących obok ludzi w mundurach, trudno powiedzieć, gdzie ten pojazd ma przód, gdzie ma tył. Ale jeśli spojrzymy na nastawienie, na kształt łopat śmigła, widać, że śmigło było z przodu pojazdu. Taka maszyna napędzana
śmigłem mogła rozpędzać się do 140 km na godzinę, co w latach 20. było prędkością zupełnie zawrotną. O młodym wynalazcy zrobiło się głośno, a młody Związek Radziecki z hasłami rewolucyjnymi na sztandarach bardzo potrzebował tego typu sukcesów. W lipcu 1921 roku miał miejsce trzeci kongres międzynarodówki komunistycznej w Moskwie, gdzie prezentowano pojazd Abakowskiego. 24 lipca wynalazca zabrał na pokład 20 parę osób, uczestników kongresu, żeby zaprezentować im jazdę szybką swoim innowacyjnym wehikułem i wybrano się na podróż z Moskwy do Tuły. Niestety pojazd się wykoleił, z 20 kilku osób na pokładzie zginęło 7, w tym konstruktor. W chwili śmierci miał jedynie 25 lat. W 1929 roku niemiecki konstruktor samolotów Frank Krukenberg zbudował szybki wagon motorowy napędzany śmigłem. Pojazd nie miał napędu na koła. Był dwuosiowy, napędzany był silnikiem lotniczym BMW, pierwotnie dwoma małymi, później BMW 6 większym o mocy 600 koni mechanicznych. I pojazd ten wyposażony był w pchające drewniane śmigło o stałym skoku. Wagon mógł brać na pokład 40 pasażerów. 10 maja 1931 roku osiągnął prędkość 200 km na godzinę. 21 czerwca 230 km na godzinę. Pojazd ważył jedynie 20 ton, tak więc dwie osie wystarczały w zupełności. Swoją niską masę zawdzięczał lotniczej, chciałoby się rzec, konstrukcji wykorzystującej bardzo duży udział stopów aluminium. Później pojazd przebudowano na konwencjonalny napęd z przekładnią hydrokinetyczną, z którą osiągał prędkość do 180 km na godzinę. Jakkolwiek osiągi na prostym, płaskim torze szynen Zeppelina były imponujące, pojazd nie bardzo nadawał się do użycia praktycznego. Po pierwsze, to nieosłonięte śmigło, które stanowiło zagrożenie dla osób postronnych. Przecież gdy pojazd wjeżdżał w perony, to wirujące śmigło przesuwało się przy samych pasażerach. Kolejna rzecz to, że pojazd miał małą moc w miejscu. Rozpędzał się powoli, gdy się rozpędził, jechał szybko, ale miał mało mocy pozwalającej na przykład wjeżdżać na wzniesienia. I z tym sobie nie radził. Szynen Zeppelin pozostał więc pojazdem studialnym, rekordzistą prędkości, ale nie nadawał się do praktycznej eksploatacji. W niektórych sytuacjach lotnictwo i kolej musiały żyć w symbiozie. Jedno musiało pomagać drugiemu w sytuacjach, rzecz można, operacyjnych. No a to już się kojarzy z wojskiem. Na przykład logistyka wojskowa była i wciąż jest w dużej mierze oparta na kolei. Powiecie, co to ma wspólnego z lotnictwem? Otóż zdarzało się w historii lotnictwa, że konstruktorzy brali pod uwagę parametry kolei po to, żeby móc przewozić samoloty. Profesor Tadeusz Sołtyk, gdy projektował samolot TS-8 Bies, samolot szkolny, dwumiejscowy, z napędem śmigłowym, silnikiem polskiej konstrukcji, z napędem, inżynier Tadeusz Sołtyk zaprojektował w latach 50. XX wieku samolot TS-8 Bies. Samolot wykorzystywał również polski silnik WN-3 konstrukcji inżyniera Narkiewicza i ten samolot, jak na szkolny przystało, dwumiejscowy, z miejscami jedno za drugim, z przodu uczeń, z tyłu instruktor, miał podwozie z kołem przednim. I Sołtyk, projektując ten samolot, tak dobrał rozstaw kół podwozia głównego, żeby nawet po demontażu skrzydeł samolot mógł stać na swoich kołach, ale również
miał się mieścić na platformie kolejowej. TS-8BS widziany z przodu ma wyraźne załamanie wzniosu skrzydeł. Centropłat prosty, końcówki ze wzniosem. Podwozie samolotu zamontowane w taki sposób, że golenie podwozia głównego są zabudowane tu w centropłacie. Jeżeli odmontujemy skrzydła, to nasz samolot bez problemu zmieści się na kolejowej platformie. Cały czas będzie wystawać poza skrajnię taboru, ale podwozie się zmieści. Szerokość platformy kolejowej to jest około 3 metrów. Rozstaw kół podwozia głównego Biesa to 2350 mm. Wszystko po to, żeby samolot nawet po demontażu skrzydeł stał na swoich kołach, a jeszcze oprócz tego mieścił się na platformie. Nie mógł być nadawany jako zwykły fracht, ale na platformie kolejowej mógł się przemieszczać przy w miarę prostym załadunku i rozładunku właśnie dzięki konstrukcji swojego podwozia i podziałom skrzydeł takim, które umożliwiały mu nawet po odjęciu skrzydeł stanie na własnych kołach. Po II wojnie światowej trwał wyścig o prędkość. Sama wojna bardzo przyspieszyła rozwój lotnictwa. W związku z tym po II wojnie światowej rozpędzony przemysł zbrojeniowy i wielka liczba wciąż istniejących samolotów wojskowych sprzyjały temu, żeby produkować nowe, nowoczesne, szybkie samoloty pasażerskie, nawet adaptując czasem dawne samoloty bombowe i transportowe do nowych potrzeb. I tu kolej poczuła to zagrożenie. Lotnictwo oferowało nową jakość. Lotnictwo oferowało większe prędkości przy podróżach na większe odległości. Kolej chciała udowodnić, że również jest w stanie zapewnić szybką podróż. W wielu krajach świata podejmowano próby budowy pojazdów dużych prędkości. Z jednej strony konkurowano z lotnictwem, z drugiej konkurowano między sobą. Do wyścigu o prędkość stanęli Niemcy, Włosi, Francuzi, Amerykanie, Japończycy. Wszyscy próbowali budować jak najszybsze pojazdy. W 1966 roku dla kolei New York Central Railroad zbudowano pojazd oznaczony M497. Był to wagon silnikowy, który do swojego napędu wykorzystywał dwa silniki lotnicze General Electric J47. Silnik ten wykorzystywany był w licznych odrzutowcach wojskowych, zarówno myśliwskich, takich jak F-86 Sabre czy FJ-2 Fury, ale również w bombowcach B-45, B-47, a wcześniej również w B-36. O B-36 mówiono Six Turning for Burning, 10 silników, w tym 4 odrzutowe. Samolot był ogromny. 6 silników zabudowanych było w tradycyjny sposób, tak jak w starych śmigłowych bombowcach używanych w czasie II wojny światowej, z tym, że były to tym razem silniki o śmigłach pchających. Natomiast silniki odrzutowe zgrupowano po 2 pod każdym ze skrzydeł w gondolach. Każda gondola miała jeden pylon, na którym wisiały 2 silniki. Taką gondolę zamontowano na dachu wagonu M497. Pojazd otrzymał oprócz tego opływowy nos i malowanie z dużym udziałem koloru czarnego, co zapewniło mu przydomek Black Beetle. 23 lipca 1966 roku podczas jazdy próbnej pojazd uzyskał prędkość 184 mil na godzinę, czyli 296 km na godzinę, czyniąc wagon rekordzistą. Okazało się jednak, że taki pojazd nie jest
praktyczny w użyciu. W związku z tym nie wprowadzono tego rozwiązania do eksploatacji handlowej. Oczywiście niedługo trzeba było czekać na odpowiedź dawnego sojusznika, a obecnie wroga z drugiej strony żelaznej kurtyny. Związek Radziecki również postanowił zbudować pociąg wysokiej prędkości, pojazd kolejowy wysokiej prędkości, wykorzystujący silniki odrzutowe. W tym celu wzięto jeden z członów zespołu elektrycznego, trakcyjnego ER-22 i na jego dachu zamontowano dwa silniki AI-25 konstrukcji Iwczenki, wzięte z samolotu JAK-40. Pojazd nazwano SWL, skorostny wagon laboratoria, co oznacza szybki wagon laboratoryjny. Podczas prób uzyskano prędkości do 250 km na godzinę. Rekordu Black Beetle pobić się nie udało. W latach 70. XX wieku amerykańska administracja kolei pracowała nad napędem indukcji liniowej. Zbudowano w tym celu eksperymentalny pojazd Linear Induction Motor Research Vehicle, czyli LIMRV. Był to pojazd jednowagonowy o bardzo opływowej sylwetce, który wykorzystywał do swojego napędu dwa silniki Pratt & Whitney J52. Silniki takie były wykorzystywane do napędu samolotów A4, A6. Później rozwinięto ten silnik w konstrukcję znaną jako JT8D. Silniki JT8D napędzały między innymi wczesne wersje Boeingów 737. 14 sierpnia 1974 roku przy użyciu silników odrzutowych pojazd rozpędzony został do rekordowej wówczas prędkości 255,7 mili na godzinę, czyli 411,5 km na godzinę. I był to rekord prędkości dla pojazdów szynowych poruszających się po tradycyjnym torowisku. Za rekordem znowu stał napęd lotniczy. Jak działa taki silnik odrzutowy? Składa się on ze sprężarki w przedniej części, komory spalania w środku i turbiny w tylnej części. To jest taki najprostszy układ silnika jednowałowego. Powietrze jest zasysane z przodu silnika, sprężane łopatki sprężarki naganiają to powietrze. Kolejne stopnie łopateczek wciągają to powietrze, sprężają je. Powietrza jest tyle samo, ale kanał jest coraz węższy, w związku z tym ciśnienie rośnie. Powietrze wpada do komory spalania, wtryskiwane jest paliwo, mieszanka paliwowo-powietrzna jest zapalana. W wyniku spalania gazy chcą zwiększyć swoją objętość, ale nie bardzo mają dokąd. Zwiększa się ciśnienie. Jedyna droga dla gazów wylotowych to jest dalej tam, dlatego że stąd płynie więcej powietrza. Wychodząc z komory spalania, jeszcze te gazy wylotowe wykonują dla nas pracę, dlatego że przechodzą przez turbinę, a turbina napędza nam tę sprężarkę. Wszystko to razem daje nam siłę ciągu, która próbuje nam przemieścić całe to urządzenie do przodu. Wszystko to przypomina trochę cykl silnika spalinowego o spalaniu wewnętrznym. Ssanie, sprężanie, spalanie mieszanki, praca i wydech. Z tym, że nie odbywa się to w cyklach, a w sposób ciągły. Wokół takiego silnika możemy zabudować cały samolot albo gondolę silnikową. Okazuje się, że coś takiego da się też zamontować na dachu pociągu i wykorzystać tę siłę ciągu po to, żeby napędzać pojazd szynowy. Następnym stopniem rozwoju silników turbinowych są silniki turbowentylatorowe, gdzie w przedniej części silnika
znajduje się wentylator. Gdzie większość powietrza płynie tą zewnętrzną częścią. 80% całego ciągu jest generowana przez wentylator. Tak wyglądają te duże silniki napędzające współczesne samoloty pasażerskie. Żeby wentylator mógł pracować, musimy tutaj puścić drugi wał i doczepić jeszcze jedną odpowiednio większą turbinę, która będzie nam ten wentylator napędzać. Ale jeżeli zabierzemy ten wentylator, pozbędziemy się go, okaże się, że będziemy mieli turbinę z nieodebraną energią. Możemy na przykład zamocować do tego generator energii elektrycznej. I tak działają stacjonarne silniki energetyczne, tak działają często silniki okrętowe, ale również taki układ możemy zabudować w pojeździe szynowym, gdzie będziemy mieli turbinę gazową napędzającą generator energii elektrycznej, którą wykorzystamy do celów trakcyjnych. Przekrój przez jedną z eksperymentalnych lokomotyw o napędzie turbinowym. To wspólne dzieło firmy Alco i General Electric. Lokomotywa na czterech dwuosiowych wózkach zbudowana została dla kolei Union Pacific Railroad i była testowana. W centralnej części lokomotywy znajduje się napęd turbinowy. Wlot powietrza, sprężarka, następnie komory spalania, turbiny i wydech. Cały ten system napędzał generatory energii elektrycznej, które z kolei zasilały silniki trakcyjne. Dlaczego turbinowy napęd jest tak atrakcyjny? Tradycyjny tłokowy silnik do lokomotywy spalinowej wygląda mniej więcej tak. W skali człowieka to są mniej więcej takie proporcje. Kilka metrów długości, 2 metry wysokości. Żeby zbudować silnik o mocy rzędu 2000 koni mechanicznych, musimy się liczyć z tym, że konstrukcja będzie ważyć około 10 ton. A silnik turbinowy mniej więcej 1 metr, 1,5 metra długości. 400, 500, 600 kg masy. Moc rzędu 2000 koni mechanicznych. Przykład, silnik General Electric CT7, podobny do takich, jakie używane są w śmigłowcach Black Hawk. 360 kg masy, 1900 koni mechanicznych mocy. Pewna komplikacja, którą musimy pokonać, jest taka, że takie silniki mają prędkość obrotową rzędu 1500 obrotów na minutę. Turbina mocy silnika turbowałowego wiruje z prędkością rzędu 20 000 obrotów na minutę. Tak więc, żeby tę prędkość obniżyć, możemy potrzebować tutaj przekładni. Podobnie zresztą jak w samolotach turbośmigłowych, gdzie chcielibyśmy, żeby śmigło samolotu wirowało też z prędkością mniej więcej 1500 obrotów na minutę. Ale cały czas ten napęd będzie bardzo atrakcyjny. A spytacie, co z paliwem? Tutaj używamy diesla, a tutaj używamy nafty lotniczej. Okazuje się, że silniki turbinowe są bardzo tolerancyjne na rodzaj dostarczonego paliwa. Mogą pracować zasilane naftą lotniczą, mogą dostawać olej napędowy. W Armii Stanów Zjednoczonych paliwo używane do napędu śmigłowców i do napędu ciężarówek to jest to samo paliwo, po to, żeby uprościć logistykę. Dlatego też napęd turbinowy jest atrakcyjny do napędu czołgów.
Na przykład amerykański Abrams albo radziecki, rosyjski T-80 wykorzystują silniki turbinowe, dlatego że jakiegokolwiek paliwa byśmy tym silnikom nie podali, one będą pracować. Są mniej wrażliwe na rodzaj podawanego paliwa niż silniki ze spalaniem wewnętrznym. I te pojazdy kolejowe, które wykorzystywały silniki turbinowe, one używały tego samego paliwa, co silniki o spalaniu wewnętrznym. Napęd turbinowy cały czas kusił konstruktorów pojazdów szynowych i próby zastosowania takiego napędu realizowano w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w innych krajach, również w Wielkiej Brytanii. Jednym z takich rozwiązań był pociąg Bombardiera nazwany Jet Train. Wykorzystywał on silnik turbośmigłowy Pratt & Whitney Canada PW-150. Był to silnik o mocy 5000 koni mechanicznych. Silniki takie używane są do napędu samolotów, śmigłowców. W Polsce mieliśmy okazję je oglądać używane do napędu samolotów ATR-42, ATR-72, używanych m.in. przez polskie linie lotnicze. Obecnie polskie wojsko wykorzystuje samoloty CASA C-295, które również wykorzystują silniki Pratt & Whitney z tej właśnie rodziny silników turbośmigłowych. Bombardier Jet Train był testowany w latach 90. XX wieku. Myślano o nim jako o rozwiązaniu do obsługi korytarza północno-wschodniego Ameryk. Pociąg miał być napędzany tradycyjnym silnikiem spalinowym do prędkości około 50 km na godzinę. Później napędem turbinowym mógł być rozpędzony do 240 km na godzinę prędkości szlakowej. Prędkość maksymalna to miało być 265 km na godzinę. Pomysł się nie przyjął, a prototypowy pociąg odstawiono na boczny tor. Pociągi dużych prędkości musiały korzystać ze zdobyczy aerodynamiki. Im szybciej jedziemy, tym większy opór stawia nam powietrze. Wiedzieli o tym konstruktorzy pierwszych pociągów Shinkansen, które zaczęły powstawać w latach 60. XX wieku. W 1964 zadebiutował Shinkansen serii Zero, którego kształt pudła wzorowany był na samolocie DC-8. Również opływowe kształty miał zbudowany w 1972 roku TGV 001, czyli prototyp późniejszych pociągów elektrycznych. TGV 001 również wykorzystywał napęd turbinowy. W 1985 zaprezentowano pociąg ICE-V, czyli Wersuch, eksperymentalną maszynę, która dała początek całej rodzinie pociągów Intercity Express używanych na kolejach niemieckich. Wszystkie te maszyny wykorzystują zdobycze aerodynamiki. Każdy pojazd napędzany, żeby się przemieszczać ze stałą prędkością, musi dysponować taką siłą napędową, która zrównoważy jego oporę ruchu. Opory ruchu pojazdu szynowego wynikają z tarcia, z pokonywania wzniesień, łuków, ale również aerodynamiki. Z im większą prędkością się poruszamy, tym ten opór aerodynamiczny ma coraz większy wpływ. Jest coraz ważniejszą składową naszego oporu. Przekonano się o tym mniej więcej w latach 20. XX wieku, kiedy okazało się, że aby dalej zwiększać prędkość ruchu parowozów, należy je wyposażyć w otuliny aerodynamiczne, ponieważ mniej więcej powyżej 120 km na godzinę ten opór aerodynamiczny już musi być w jakiś sposób zredukowany. Od czego zależy siła oporu aerodynamicznego? Oczywiście zależy od gęstości otaczającego nas powietrza. Zależy od kwadratu prędkości, o czym za chwilę opowiem. Zależy od
powierzchni czołowej naszego obiektu. Wyobraźmy sobie, że mamy do przeniesienia płaską płytę i idziemy pod wiatr. Na pewno trudniej nam będzie iść z płytą trzymaną przed nami, łatwiej będzie włożyć ją pod pachę. Mniejsza będzie nasza powierzchnia czołowa. Wyczuwamy to instynktownie, a teraz pokazuję na wzorach, jak to działa w spojrzeniu naukowym. No i na koniec współczynnik oporu aerodynamicznego, który tak naprawdę mówi nam o kształcie naszego obiektu. Tak więc, w jaki sposób walczyć z tą siłą oporu? Ktoś mógłby powiedzieć, można obniżyć gęstość powietrza. W przypadku kolei nie bardzo. Dopóki się nie poruszamy w jakiejś rurze, gdzie jest obniżona gęstość powietrza, a i takie pomysły się pojawiają, to jesteśmy skazani na to, co nas otacza. W lotnictwie możemy uciec w latanie wyżej. Możemy poprosić kontrolera, żeby nam pozwolił latać na wyższym flight levelu. Im dalej lecimy, tym na wyższym pułapie chcemy lecieć po to, żeby spalać mniej paliwa, po to, żeby lecieć w powietrzu o jak najmniejszej gęstości. Poruszając się pojazdem szynowym na poziomie gruntu, musimy żyć z tym, co mamy. Opór rośnie z kwadratem prędkości. No niestety, jeżeli chcemy dwa razy szybciej jechać, siła oporu aerodynamicznego wzrośnie czterokrotnie. Jeżeli chcemy jechać trzykrotnie szybciej, opór aerodynamiczny rośnie dziewięciokrotnie. Tak więc poruszając się z naprawdę dużymi prędkościami, musimy walczyć przede wszystkim z oporem aerodynamicznym. A walczyć możemy na dwa sposoby. Jeden ze sposobów to jest zmniejszenie powierzchni czołowej naszego pojazdu. To dlatego Lux Torpeda była tak niska. Konstruktorzy Lux Torpedy wiedzieli o tym, dlatego zaprojektowali taki pojazd. No i kolejna rzecz to jest współczynnik CX, czyli kształt naszego pojazdu. Czyli im lepiej zaprojektujemy kształt naszego wagonu, lokomotywy, tym łatwiej będzie nam walczyć z oporem aerodynamicznym. Lotnicze silniki turbinowe służyły kolei w jeszcze jeden sposób. Wykorzystywano je jako odśnieżarki. Do tych celów wykorzystywano m.in. silniki WK-1 z samolotów MiG-15, MiG-17. Na wagonach platformach zamontowano kadłuby samolotów MiG-15, pozbawione tylnej części, wyposażone jednak w silniki. Operator urządzenia siedział w kabinie, sterował ciągiem, dysza silnika zwrócona była na tory. Parowóz popychał platformę, natomiast gazy wylotowe z silnika miały za zadanie topić śnieg przed odśnieżarką. Rozwiązanie z jednej strony było dość drogie i kłopotliwe w eksploatacji, z drugiej zaś okazywało się, że potrafiło niszczyć nawierzchnię. Silny strumień gazów wylotowych z silnika powodował unoszenie tłucznia z kolejowej nawierzchni. Pomysłu tego jednak nie zarzucono w pełni. Są jeszcze miejsca na świecie, w których wykorzystuje się lotnicze silniki odrzutowe do odśnieżania torów kolejowych. Oczywiście po podboju przestrzeni powietrznej człowiek miał ochotę sięgnąć wyżej, w kosmos. I tu okazało się, że kolej również oddaje nam usługi. Oto statek kosmiczny Sojuz TMA-03M podróżuje w kierunku wyrzutni startowej kosmodromu Bajkonur. Za specjalnym wagonem, który przewozi statek kosmiczny, znajduje się kryty wagon o konstrukcji prawdopodobnie pochodzącej od wagonu osobowego. Cały ten zespół popycha lokomotywa TEM-2UM o numerze 4014. Również Amerykanie korzystali z usług kolei w swoim programie kosmicznym. W latach 1981-2011 używano wahadłowców Space Shuttle. Wahadłowiec składał się z orbitera przypominającego samolot. To jest jedyna część, która leciała w kosmos. Do orbitera przymocowany był zewnętrzny zbiornik
ET, External Tank, w którym znajdował się materiał pędny, którego ogromną ilość zużywano podczas startu. Po bokach zbiornika znajdowały się rakiety pomocnicze na stały materiał pędny SRB, Solid Rocket Booster. To właśnie te rakiety pomocnicze korzystały z usług kolei. Orbiter z założenia był wielokrotnego użytku. Miał wykonywać wiele misji, dzięki czemu jego przygotowanie, eksploatacja miały być tańsze niż konwencjonalnych rakiet nośnych, z których większość była tracona w każdym locie. Zbiornik zewnętrzny, najtańszy element systemu, po oddzieleniu się od orbitera opadał i płonął w atmosferze. Natomiast rakiety pomocnicze po oddzieleniu opadały na spadochronach, wpadały do oceanu, były odzyskiwane i podróżowały do powtórnego montażu i napełnienia. Podróżowały jak? Wagonami kolejowymi. Dlatego też rakiety te musiały spełnić wymagania kolejowej skrajni. Skrajni większej niż europejska, bo amerykańskiej, ale jednak projektując zewnętrzne rakiety SRB dla programu Space Shuttle trzeba było brać pod uwagę wymagania kolejowe. Na zdjęciu pociąg z modułami rakiety SRB. Każdy moduł znajduje się w specjalnej ochronnej obudowie. Moduły rozdzielone są wagonami ochronnymi. Między pociągiem a lokomotywą znajdują się jeszcze ochronne platformy. Jedna z lokomotyw manewrowych używanych przez NASA właśnie wtacza do budynku obsługowego jeden z elementów rakiety SRB. To lokomotywa produkcji EMD, czyli Electromotive Division, oznaczona SW-1500, czyli Shunter. Jest to typowa czteroosiowa lokomotywa manewrowa. Nosi ona numer 2. NASA w ośrodku kosmicznym imienia Kennedy'ego używa 3 takich lokomotyw. Zdjęcie zrobiono przygotowując misję STS-133. Która trwała między 24 lutego a 9 marca 2011 roku. W ramach tej misji dowożono moduły Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Była to jedna z ostatnich misji amerykańskich wahadłowców. Ostatnia misja STS-135 odbyła się 21 lipca 2011 roku. Kolej od pierwszych swoich dni służyła również wojsku. I okazuje się, że również na tym polu lotniczo-kosmicznym z kolei się korzysta. W latach 70. i 80. XX wieku, gdy trwał jeszcze wyścig zbrojeń, również mający w sobie element nuklearny, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki rozwijały systemy odpalania międzykontynentalnych pocisków balistycznych wykorzystujące platformy kolejowe. W Związku Radzieckim rozwinięto system nazwany RT-23 Mołodziec, czyli ZUH. W kodzie NATO znany był jako SS-24 Scalpel. Był to 3-stopniowy międzykontynentalny pocisk balistyczny napędzany stałym materiałem pędnym, odpalany albo ze stacjonarnego silosu, albo z pociągu. Każdy pocisk mógł przenosić do 10 głowic nuklearnych 15F-444. Pociąg był napędzany 3 lokomotywami DM-62, które zewnętrznie nie różniły się od cywilnych M-62. W skład pociągu, oprócz wagonu wyrzutni, wchodziły wagony dowodzenia, wagony sterowania, wagony dla obsługi, wagony z paliwem. Zestawy takie testowano w latach 80. W 1987 roku wprowadzono do uzbrojenia. W 2005 roku pociągi takie wycofano w ramach układu rozbrojeniowego START II. Również Amerykanie rozwijali koncepcję międzykontynentalnych pocisków, które miały bazować na pociągach. Takich pociągów miało być
kilkanaście miały być rozlokowane gdzieś po sieci kolejowej w Stanach Zjednoczonych, przy czym zewnętrznie miały się nie odróżniać od normalnych, cywilnych pociągów towarowych. Pocisk, który miał być wykorzystywany na tych pociągach, to MGM-118A Peacekeeper. W 1990 roku zaczęto rozwijać takie pociągi. Głównym dostawcą była firma Rockwell International. Pociąg miał mieć na końcach po jednej lokomotywie EMD GP40. W skład pociągu miały wchodzić dwa wagony wyrzutnie, dwa wagony ochrony, wagon kontrolny i inne niezbędne, w tym techniczne i paliwowe, konieczne do funkcjonowania pociągu i zapewnienia mu autonomii. Załoga pociągu mogła funkcjonować na jego pokładzie bez kontaktu ze światem zewnętrznym aż do miesiąca. W 1991 roku planowano zakup pierwszych 7 pociągów, ale program skasowano, ponieważ zimna wojna się skończyła. Zachowano wagon wyrzutnię, przypominający zewnętrznie zwykły, duży wagon kryty. Jest to wagon 8-osiowy. Można go obejrzeć w Muzeum Lotnictwa Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Dayton w stanie Ohio. Trudno jest wątpić w przydatność lotniczych rozwiązań na kolei, zwłaszcza w erze pociągów dużych prędkości. Ale okazuje się, że nie tylko aerodynamika jest ważna. Nie tylko opór aerodynamiczny, który stawia nasz pojazd w konfrontacji z powietrzem. Ważna jest też aeromechanika, czyli drgania, które może wywołać przepływ powietrza. Na przykład odbierak prądu, który jest wystawiony na przepływ powietrza, w wyniku tego przepływu może wpaść w drgania. To się wszystko da zbadać, wytłumić, ale w tym celu kolejnictwu muszą pomóc aerodynamicy i aeromechanicy z lotnictwa ze swoimi tunelami aerodynamicznymi i urządzeniami badawczymi, ze swoimi kodami obliczeniowymi, które pomagają modelować tego typu zjawiska. Pojawia się pytanie, czy współcześnie tylko kolej czerpie z lotnictwa? Myślę, że tu jeszcze nie powiedziano ostatniego słowa. Kierunkiem rozwojowym lotnictwa jest poszukiwanie napędów bezemisyjnych, napędów hybrydowych, spalinowo-elektrycznych, ale również napędów wyłącznie elektrycznych. I tu, kto wie, może jest pole do wymiany doświadczeń między branżą kolejową, gdzie od ponad stulecia rozwija się napęd elektryczny, a lotnictwem, które w tej dziedzinie dopiero stawia pierwsze kroki. Dowiemy się w przeciągu najbliższych lat. Dziękuję serdecznie za uwagę.